Zagrywka Pyziaka po raz ostatni. Zobaczymy. Jak Państwo widzą, spodek pustoszeje. Spodek jest czyszczony z konfetti. Niestety te konfetti nie było dla naszej drużyny. Przegrywamy z bardzo dobrze grającą drużyną z Włoch. Przegrywamy 3-1 i niestety musimy wziąć srebro. Srebrny medal dla tej drużyny to też jest wielkie osiągnięcie. Musimy przyznać, muszę przyznać, że drużyna z Włoch zagrała perfekcyjny mecz. Odrobili lekcje, musieli przeanalizować wszystkie nasze mecze. Mieli dużo materiału, 5 setów ze Stanami, 5 setów z Brazylią. I dziś było widać, że trener De Giorgi idealnie przygotował swój zespół do tego meczu. Niestety brakowało nam kilkukrotnie w ważnych momentach kończącego ataku. Trener oczywiście próbował robić zmiany i wpuszczał Łukasza Kaczmarka za Bartka Kurka, czego wcześniej nie robił. Łukasz wchodził tylko na podwójne zmiany. W tym meczu po raz pierwszy na Mistrzostwach Świata dał pełnoprawną zmianę. No, próbowaliśmy wszystkich sił w tym meczu. Staraliśmy się go wygrać oczywiście. Niestety Włosi mieli jakby drugi bieg. W pewnych momentach go po prostu wrzucali i odjeżdżali nam na kilka punktów. Staraliśmy się ich doganiać, ale oni później znowu mieli serię 2-3 punktów i tak wyglądał cały mecz. Fenomenalnie broniła cała drużyna. Simone Gianelli przechodził samego siebie. Momentami grał jak libero. Środkowi cały turniej zagrali perfekcyjnie i w wielu akcjach 1-1 wygrywali z naszymi środkowymi, którzy, musimy przyznać, też zagrali perfekcyjne zawody. Jeszcze wspomnę tylko o meczu, o trzecie miejsce. Brazylia wygrała zasłużenie ze Słowenią. Było widać w pewnym momencie problemy Brazylijczyków, ale to były problemy związane ze zmęczeniem z dnia poprzedniego. Odnieśli zwycięstwo, zajęli trzecie miejsce. Warto wspomnieć, że jest to czwarty medal dla ich rozgrywającego Bruno. Tym razem brązowy po raz pierwszy, także skolekcjonował całą paletę barw medali. No i wróćmy do jeszcze wyróżnień indywidualnych. Leal, Bieniek, Semeniuk, Kurek, Gianelli w podwójnej roli jako MVP, jako najlepszy rozgrywający i jeszcze uzupełnił chyba szóstkę środkowy z Włoch. Warto wspomnieć, że fenomenalny turniej zagrał Mateusz Bieniek. Jak dla mnie osobiście, gdybyśmy zwyciężyli, mógłby odebrać statuetkę MVP. W tym meczu to on brał na siebie cały ciężar. Na zagrywce dwoił się i troił, co nam pokazywał w ataku. Momentami grał bardzo dobrze, ale cały turniej, równa forma i naprawdę wspaniałe wyniki punktowe w każdym z meczów. Wyróżniony Bartek Kurek jako atakujący. No, gracz legenda. Na pewno tu w Polsce zasłużona nagroda. Cały turniej jako kapitan prowadził tą drużynę i było widać, jaki ma na nią wpływ. No i przyjmujący Kamil Semeniuk, który już niedługo wyjedzie do Perugii, na pewno zasłużenie też otrzymał nagrodę dla przyjmującego w tej najlepszej siódemce. Przepraszam, zapomniałem o libero Balasso, który też został wybrany do najlepszej siódemki. Włosi grali kompletną siatkówkę. Nam niestety odrobinę dziś zabrakło. Paweł Zatorski nie zawiesił sobie dzisiaj trzeciego złotego medalu na szyi, ale w krótkiej rozmowie powiedział mi, że kolejne Mistrzostwa Świata będą miały fajny podtekst. Będzie smakować zdobycie medalu jeszcze bardziej. Ten srebrny medal całą drużynę naszą na pewno zmotywuje do ciężkiej pracy i do jeszcze większego wysiłku za 4 lata na Mistrzostwach Świata. Jesteśmy w takim momencie, że polska siatkówka nie przeżywała takiego rozwoju. Nigdy w historii nie byliśmy taką potęgą. Cały świat nas się boi, cały siatkarski świat mówi o naszej drużynie, że mamy pełny, kompletny skład i gramy bardzo urozmaiconą i kompletną siatkówkę. Optymistycznie trzeba patrzeć w przyszłość, bo przed tą drużyną już za chwilę igrzyska i z taką grą na pewno możemy daleko zajść. Tu możemy zerknąć na jednego z naszych wspaniałych siatkarzy. Może uda się coś na szybko, dwa słowa.
Kamil, dwa słówka. No do 18 lat, co? No. Jak smakuje srebro? Dobrze. Dobrze, metaliczny dobrze. Posmak. Dobrze, mimo tego, że wiadomo, wszyscy chcieliśmy złota, staraliśmy się z całych sił, ale no nie dziś. Dziś był chyba... Koncert polski. Tak, poza zasięgiem byli. Myślę, że nawet ten pierwszy set, który wygraliśmy, to no oni po prostu wypadło im to z ręki. Tak to 8-1 w końcówce zagraliśmy, wspaniałe zagrywki Bienia i wy, no, jakieś dostaliście wiatru w żagle. 8-1 sama końcówka, tak na punkty zrobiliśmy, ale później grali rzeczywiście koncertowo. W obronie Gianelli na rozegraniu gubił nasz blok, grał ciekawą siatkówkę. Grali kompletnie, grali każdą strefą, nie polegało to na tym, że nie wiem, przyjmowali nad siebie i grali lewe, tylko grali naprawdę prawe, lewe, pipe, wszystko im funkcjonowało, naprawdę kapitalnie zagrali to spotkanie. No nam, myślę, że też już brakło czasami już siły, jednak nie ukrywajmy, to wczorajsze spotkanie z Brazylią dalej mimo wszystko gdzieś w naszych organizmach zostawiło jakieś tam drobne skutki. Wiadomo, serducho chciało jak najbardziej, ale no, organizmów nie oszukamy i robiliśmy co tylko mogliśmy, ale już pod koniec byliśmy po prostu bezradni. Kamil, dla mnie to jest wielki sukces naszej siatkówki, bo przed chwilą powiedziałem, że tworzymy historię, trzecie mistrzostwa z rzędu, kolejny medal. Takiej ery w naszym sporcie jakby nie było jeszcze i patrząc w przyszłość, to jest różowo fenomenalnie. Za rok mamy igrzyska. Ty jesteś młody, to jeszcze nie wiem ile razy na Mistrzostwach Świata wystąpisz. Teraz cię wypuszczamy do Włoch, żebyś trochę tam podejrzał chłopaków. No, przyszłość przed tą drużyną, bez nawet żadnych zmian, ale na pewno będą. Mamy Leona, Hubera gdzieś tam z tyłu. Są możliwości. Jak myślisz, jakie tutaj... Ja myślę, że fakt tego, że ta reprezentacja jest zdecydowanie trochę inna niż chociażby rok temu. To tylko na plus dla nas. Mocna przebudowa, mimo to jest srebrny medal na Mistrzostwach Świata. Wiadomo, była organizowana impreza u nas, przy naszej publiczności, mogło być to gdzieś tam walor dodatni dla nas, ale mimo wszystko musieliśmy wszystko wyszarpać na parkiecie i myślę, że też udowodniliśmy, że przyszłość naszej polskiej siatkówki jest w dobrych rękach i nic tylko czekać, aż nasza gra będzie z turnieju na turniej coraz lepsza, bo to był pierwszy taki naprawdę poważny turniej dla naszej grupy, dla debiutantów w reprezentacji, więc w roli oczywiście gdzieś tam jakichś liderów reprezentacji, więc ja jestem, mimo wszystko, że to jest srebrny medal, ja jestem bardzo zadowolony, bo przed samą imprezą brałbym go w ciemno. Taki uśmiech najszerszy, jaki możesz zrobić, proszę Państwa, to jest to. Igrzyska są w Paryżu, także część tych ludzi, którzy tutaj dzisiaj Was wspierali, na pewno przyjedzie i myślę, że się poczujemy trochę jak w domu, także kolejna wielka impreza, dobrze, że ona jest w Europie, nie gdzieś dalej, ale ja już nie mogę się doczekać kolejnych Mistrzostw Świata i tego, jak w głowach będziecie mieli, że trzeba odebrać to, co nam się należy. Pewnie, że tak. Najpierw skupmy się na kolejnym roku, chyba za rok są Mistrzostwa Europy, tak? Z tego, co się orientuję. Jeśli tak mówisz, słuchaj, jeśli tak mówisz, na razie zresetować trzeba głowy, zapomnieć na chwilę o siatkówce. Ciężki turniej, naprawdę, nie wiem, 3-4 miesiące na reprezentację oddaliśmy, 7 poty, bardzo długo się przygotowywaliśmy, bo i Liga Narodów, i Memoriał Wagnera, to jednak tutaj Mistrzostwo Świata było docelową imprezą i wszystko było skupione, aby tutaj grać najlepszy koncert. Finalnie drugie miejsce, okej, może na dzień dzisiejszy wszyscy sobie wyobrażaliśmy złoto, ale poczekamy. Wiele reprezentacji. Dwa, trzy dni. Tak, wiele reprezentacji i tak by chciała taki medal. Brałaby chociażby cieno, Brazylia, Słowenia, Francja. Także my się cieszmy, że jest kolejny krążek. Nie, no to jest wspaniała rzecz, proszę. Kolejny krążek z kolejnej wielkiej imprezy, więc powinniśmy się być dumni z tego, że polska siatkówka cały czas jest na tym naprawdę najwyższym poziomie. Kamil, życzę Ci udanego tygodnia wakacji, udanego sezonu w Perugii. Zdrowia, rozwijaj się, trzymaj to, co masz, rozwijaj te wszystkie swoje niebotyczne możliwości. No i się zobaczymy na kadrze kiedyś, kto wie, może we Dziękuję. Włoszech. Najważniejsze zdrowie, bo bez zdrowia to wielkie, nie ma nic. Wielkie gratulacje. Dziękuję.
chyba się nie nagrało to ostatnie słowo. Wypipczymy. Wypipczymy, powiedział Kamil. Także proszę Państwa, jeden z naszych liderów, wybrany do najlepszej siódemki, mistrzostw świata. To jest osiągnięcie, którego Kamil, jakbyśmy powiedzieli przed turniejem, to by powiedział nie, niemożliwe, nie uśmiechnąłby się i tak dalej. Jest jednym z czołowych zawodników na świecie. Kończymy turniej, kończymy Mistrzostwa Świata. Ja osobiście nie mogę się doczekać następnych Mistrzostw Świata. Oczywiście wszystkich imprez po drodze również, ale na następnych Mistrzostwach Świata oni wyjdą i będą chcieli odebrać to, co nam dzisiaj tu zabrano. Serdecznie pozdrawiam z katowickiego spotka. Gasimy światło i wynosimy się.